Nowa załoga na pokładzie szkoły podstawowej nr 2 w Dębicy. Pierwszoklasiści uczący się w jednym oddziale z dumą i radością przyjęli pasowanie na ucznia. Dla każdego z nich chodzenie do szkoły wydaje się być niezłą przygodą. Fajnie jest w szkole, bo dużo się można nauczyć. Nowe rzeczy poznajemy. I cyferki i literki. Ja zawsze uczę się. Najbardziej lubię czytać. Nuda, fajna nauka. Jest mało nauki i są fajne przerwy. Jak jest przerwa i wtedy idę na automaty i sobie kupuję coś do jedzenia albo do picia. Poszale jędy. Podczas uroczystości mianowania maluchów na prawdziwych żaków nie mogło zabraknąć szczęśliwych rodziców i nauczycieli. Z przyjemnością staje, jest taki aktywny, chce się uczyć, no rewelacja. Mama zadowolona. Jestem mile zaskoczona, ale rzeczywiście z dużą przyjemnością, także no to naprawdę cieszy. Każdy nowy rocznik, który przybywa do szkoły, jest nowym życiem, nowym oddechem. Są najmłodsi, więc ci, którzy już w tym roku są w drugiej klasie, czują się troszkę starsi i mocniejsi. Poza tym ci starsi czują się opiekunami tych młodszych, więc pewne rzeczy z działań wychowawczych także tutaj się odbywają, bo opieka nad młodszymi klasami w starszych jest dobrą taką wychowawczą rzeczą. Zresztą w ogóle często jest tak, że ci ze starszych klas przychodzą czy to do pieszaków, czy to do zerówki, a może coś trzeba panią pomóc, a może z dziećmi trzeba gdzieś wyjść. Także takie rzeczy obserwujemy na co dzień i myślę, że to jest dobre. Święto pierwszaków z Dębickiej Dwójki upłynęło w radosnej atmosferze. Były życzenia wielu sukcesów w nauce i pamiątkowe dyplomy. Teraz dzieci już jako pełnoprawni uczniowie w szkolnych ławkach będą odkrywać świat nauki.